jakieś marne lato tej wiosny, zimno jakoś straszliwe. Kontynuuję rozmowę. Rozmowę z listem, który dostałam od dziewczyny, która jest w toksycznym związku. Chcę go opuścić. Moim zdaniem jest na dobrej drodze do utrzymania swojego zdrowia psychicznego i do rozwinięcia się. Mimo, że bycie w toksycznym związku jest przez większość ludzi jednoznacznie. Nie no, przez większość ludzi to jest uznawane za w ogóle coś normalnego, ale przez tą mniejszość w tej większości, która mniej więcej odróżnia, co jest normalne od tego, co jest nienormalne, to jednak większość ludzi w tej mniejszości ocenia bycie w toksycznym związku jednoznacznie źle. A ja nie. Ja oceniam to jako zwykły etap rozwojowy. Oceniam, nie oceniam. Ja wiem, że to jest po prostu etap rozwojowy. Skoro jesteś w toksycznym związku, to nie bez powodu. I to właśnie mojej korespondentczyni wyjaśniam i rozkładam na czynniki pierwsze. Tym bardziej, że to, co mi opisała w liście, który tutaj fragmentami cytuję, to jest coś, co ja w jej wieku dokładnie przechodziłam. Z bardzo podobnym typem. I podobnie sobie myślałam, że jestem chyba nienormalna, że z nim jestem. I cytuję tutaj kolejne fragmenty. I dochodzimy do. Pewnej nocy rozmawiało nam się jak zwykle fantastycznie. Przegadaliśmy całą noc, przytulaliśmy się, płakał przy mnie, rozmawialiśmy, milczeliśmy, śmialiśmy się do łez. Tu już bardzo dużo w poprzednich częściach mówiłam o tym, że tak się właśnie rozmawia z borderami, tak się właśnie rozmawia z toksykami. Z nimi piękne są tylko noce. Kojarzy mi się taki film francuski, Dzikie noce. Jak zwykle fantastycznie. Przegadaliśmy całą noc. To jest typowa marchewka w metodzie kija i marchewki. Płakał przy mnie. Męski płacz to jest coś, co jest mocno zdemonizowane mężczyzną, dlatego oni rzadko płaczą. A też są ludźmi, więc płakać powinni. Natomiast w przypadku uzależnionego od alkoholu bordera to płakanie to nie jest oznaka, że coś dotarło, że coś się zmienia, że on się otworzył. Nie. To jest po prostu kolejny jakiś emocjonalny odchył. Wiele kobiet, które są w jakimś takim klimacie pomagania swojemu partnerowi, interpretuje jego płacz jako coś normalnego, dobrego. Jadzia! Jako oznakę, że coś się w nim przełamuje. Też tak to interpretowałam u swoich. Ale nie. W przypadku mężczyzny ciężko zaburzonego to nie jest żaden krok do przodu. To jest po prostu jedno z jego wahań emocjonalnych, tak? A borderline, ale też alkoholizm to jest po prostu uzależnienie od skrajnych emocji. Także od płaczu. Także tutaj to nie jest oznaka człowieczeństwa. To jest oznaka zaburzenia. Raczej. Następnego dnia telefon, nie możemy się spotykać, bo on tutaj podał jakiś powód, ale tak naprawdę jest nieważne, jaki to jest powód. Po prostu border będzie tak robił. Będzie tak robił border, będzie tak robił też narcyz i antyspołeczny, czyli wszyscy trzej główni psychopaci.
będą od czasu do czasu z tobą zrywać, dlatego że to jest właśnie skrajna emocja. To jest wprowadzanie dramatu. W przypadku bordera to jest wprowadzanie dramatu w związek, dramatu w życie. Oni nie lubią spokoju, nie lubią stabilności, nie chcą mieć dobrego związku. Oni chcą mieć non-stop jakąś rozpierdubę. I ją robią po prostu. Narcyz zrobi to po to, żeby zaburzyć twoją pewność, żeby żebyś ty się starała bardziej o niego, żeby cię zgnoić, a antyspołeczny zrobi to dla zabawy, żeby sobie popatrzeć, co ty zrobisz. Oczywiście te psychopatyczne zaburzenia osobowości się zazwyczaj przenikają, więc prawdopodobnie facet, który z tobą zrywa, bo tak, albo podaje ci jakiś z dupy powód, robi to jakby z co najmniej dwóch typowych, znaczy prawdopodobnie z dwóch typowych pobudek psychopatów. I tu jest dalej w liście opisywana taka huśtawka, że tak, raz są spotkania, zaraz zrywanie, jest cacy, jest niecacy. O tym jest już we wcześniejszych filmach. Kurde, meme, że. Że jest to z jednej strony metoda kija i marchewki, z drugiej strony właśnie te skrajne borderowe emocje. Do tego, jeśli dochodzi uzależnienie od alkoholu, to już w ogóle to jest kompletny pierdolnik i to się nad nim ma co zastanawiać, dlaczego, co nim kieruje. Bo to jest po prostu człowiek odcięty od mózgu. Na własne życzenie odcięte. Dalej jest opisane, że potrafi być chamski. Jasne, chamstwo ma ci pokazać twoje miejsce niżej od niego. Jest to zwykła metoda manipulacji. I dalej, akcja z serii, nie odbieranie telefonu i nie będziemy się spotykać. Szczególnie nie odbieranie telefonu to jest tak zwane karanie milczeniem. Karanie za prawdziwe, ale raczej wydumane winy, które ma sprawić, że się poczujesz nieważna, ma wprowadzić cię w stan takiej dezorientacji, w którym nie wiesz, co się dzieje, ma cię wybić z poczucia pewności i ma tę marchewkę wiszącą przed twoimi oczami trochę dalej odsunąć, żebyś ty się bardziej starała. To jest manipulacja. Często też takie osoby po prostu nie odbierają z jeszcze innych powodów. Jeden jest taki, że nie mają odwagi cywilnej, żeby z tobą porozmawiać, bo są chujami. I nie zamierzają nim przestać być, bo człowiek, który zamierza przestać być chujem, to po prostu przeprasza. A człowiek, który nie zamierza przestać być chujem, będzie milczał. Jest jeszcze opcja u takich ludzi, jakich to opisujesz, czyli ciężko zaburzona, osoba uzależniona, że on po prostu kłamie. Na przykład jest u jakiejś innej dupy. I do tego, co powiedziałam przed chwilą, dochodzimy, chociaż nie ustawiłam tego. On wyjechał do pracy i ty zauważyłaś, że on zaczął wypisywać publicznie do swojej byłej, żeby się tam odezwała, tak, żeby się z nim skontaktowała, błagać ją wręcz o to. I on zaczął tłumaczyć, że się czuje jakoś za nią odpowiedzialny, a ona ma jakiś problem, tak?
To też to przerabiałam z borderem. I to jest tak, że jedną z typowych cech osób z borderline jest, szczególnie mężczyzn, jest trzymanie w zanadrzu innych kobiet, szczególnie byłej byłych. Jak się z jedną nie uda, to oni lecą natychmiast do drugiej, bo oni muszą kogoś mieć. I takie przedstawianie swojej byłej jako osoby z problemem, która po prostu nie chce się od niego odczepić, albo go potrzebuje bardzo, bo ona nikogo nie ma, on chce jej tylko pomóc, on jest taki dobry, taki wrażliwy, ona jest taka trudna, ma go wybielić w twoich oczach, tak? Czyli on będzie podawał jakieś wytłumaczenia, które świadczą na jego korzyść. Natomiast prawda jest taka, że on po prostu, jak typowy border, trzyma sobie dupę w zanadrzu. Niestety. A jeśli nawet nie da się jej trzymać w zanadrzu, to on próbuje. Border taki ciężki będzie się zabezpieczał na wypadek samotności po trupach. Będzie bajerował tyle lasek, ile się da. Dama, weź mnie tak na pyrgajcu. Bo mnie tak po plecach, tym swoim kobytkiem. To nie znaczy, że z nimi wszystkimi będzie budował tymczasowo, bo będzie, że u nich budowa związku jest tymczasowa, że będzie budował z innymi związek. On je będzie bajerował po to, żeby mieć je w zanadrzu, bo przecież aktualnie jest dostany do ciebie. Ja mówię o osobach ciężko zaburzonych, zdiagnozowanych, które się nie leczą, a to nie znaczy, że nie chodzą na terapię, bo wiele osób, które chodzi na terapię, się nie leczy, tylko chodzi na nią realizować swoje popierdolone skrypty. Przekonywać psychologa, że im się nie da pomóc i tak dalej. Także ja nie mówię teraz o każdej osobie, która cierpi na borderline, ale o każdej osobie, która zdecydowała się być borderem. Ponieważ osoba z borderline też jest człowiekiem i ma w sobie człowieczeństwo i tylko od niej zależy, czy ona wybiera być człowiekiem, czy ona wybiera być zaburzeniem osobowości typu borderline. Człowiek, którego ty opisujesz, kocie, to jest gościu, który z borderline najwyraźniej uczynił sposób na życie. Uczynił sposób na wyrywanie lasek. Takich, które zechcą mu pomóc. Czyli tych najwrażliwszych, najbardziej kochających ciasteczek. I prawdopodobnie w tym momencie ty nawet nie jesteś jedyną, która próbuje go wyrwać z otchłani rozpaczy. Bo on wie, że na jestem biedny i kurwa cierpię na border, jestem uzależniony, pomóż mi, łatwo się wyrywa wiele lasek. I bardzo możliwe, że ta była, do której on wypisuje, nie jest jedyną, którą on trzyma w zanadrzu. On będzie trzymał w zanadrzu tyle, ile się da. Teraz alkoholik. Abstrahując od border. Alkoholik to jest człowiek, który przede wszystkim jest tchórzem. Po drugie jest leniem. Mentalnym, emocjonalnym leniem. To jest człowiek, w związku z tym, który jest totalnym egocentrykiem i egoistą. Nie ma przyzwoitych alkoholików. To są ludzie, którzy myślą tylko o sobie, są dziecinni i tak przerażeni, że muszą uciekać w odurzenie przed codziennością. Co sobie taki człowiek myśli o kobietach? Każda idiotka, którą zaciągnę do wyra, to jest mój kapitał. Będę się mógł u niej przespać, ona da mi żreć, pożyczy mi pieniądze na alk, dupy da. Więc już pamiętaj, że alkohol degeneruje ludzi w ogromnym stopniu. Nie dość, że alkoholikami zostają ludzie, którzy są zdegenerowani moralnie,
Bo człowiek, który nie jest zdegenerowany moralnie, emocjonalnie, po prostu nie wpadnie w uzależnienie. Ale to jest jakiś tam poziom tej degeneracji, tak? Kiedy ktoś zaczyna sobie radzić z emocjami w taki dekonstruktywny sposób. A to, co się dzieje z człowiekiem po iluś latach ujenia, to jest już prawdziwa degeneracja. On już nie myśli o nikim i o niczym. Ty jesteś dla niego narzędziem. Jesteś dla niego środkiem do celu, do wygodnego ujenia dalej. W związku z czym byłby głupi w swoim głupim światopoglądzie, gdyby stawiał tylko na ciebie. Aż każdy człowiek stara się zabezpieczać na wiele różnych sposobów, tak? Robi się w różnych miejscach różnego rodzaju oszczędności, inwestycje. I tak samo dla nich jest z ludźmi. No, oni sobie znajdą więcej niż jedną dupę, która się będzie nimi zajmowała. Bo... No bo jedna to za mało, no. Ma za mało kasy, ma za mało czasu. Może się zorientować i go zostawić. Więc kilka to jest dobra dopiero inwestycja. Nie ma co szukać u człowieka w krzyżowym zaburzeniu jakiejś kurwa moralności. Bo moralność zaczyna się od szanowania samego siebie. I szanowania swojego życia, szanowania swojego zdrowia. Od takiego podstawowego porządku w życiu, tak? Tak, dalej jest opisane, że on się umawia i nie przychodzi. To jest też rodzaj karania milczeniem. To jest też rodzaj pokazywania ci, że ty nie jesteś godna podstawowego szacunku. Co jest dalej? Kiedy już toksyk, dowolny toksyk, nauczy cię, że ty nie jesteś godna szacunku, to jest, zaczyna się takie jakby egzekwowanie tego braku szacunku. To znaczy on sobie pozwala wobec ciebie na coraz więcej. Coraz więcej ci zabiera, jest coraz bardziej brutalny, coraz bardziej niegrzeczny, ma coraz bardziej cię w dupie, coraz bardziej traktuje cię jak szmatę. To się zawsze zaczyna techniką niskiej piłki, tak to się nazywa w psychologii i też w sprzedaży. Czyli zaczyna od mniejszych chamstw po to, żeby z czasem wprowadzać coraz większe. Jeśli on cię od razu jebnie z chałubicy, to jak cię nie zabije, to ty stwierdzisz, kurwa, goście do mnie strzela z armaty, wypierdalaj. Ale jeśli on zacznie od drobnych szpilek, to ty się przyzwyczaisz do tych szpilek. Dasz mu zgodę na nie, jakby jeśli możesz to akceptować i dasz sobie w ogóle akceptację na to, tak? I później będzie ci bijał pineski. Ale ty już sama sobie zrobisz haka na mózg, polegającego na tym, że skoro zgodziłaś się na znoszenie szpilek, czyli zainwestowałaś już jakiś swój ból i jakąś swoją wewnętrzną przemianę w ten związek, to będziesz skłonna zgodzić się na więcej. Jak już zaakceptujesz pineski, zaczną się gwoździe, a potem on cię przyjebie do krzyża po prostu. Pamiętaj, to jest właśnie ta technika manipulacji, która mówi, że na wielkie rzeczy nie zgadzamy się łatwo, a na drobne tak. W związku z czym na całą serię drobnych też. A drobne rzeczy składają się na duże. Czyli zanim się zorientujesz, pozwolisz się krzywdzić o wiele bardziej.
On dobrze wie, co robi. Na razie robi ci drobne chujostwa. Czy one są drobne? Tak szczerze, ja pamiętam, jak ja cierpiałam, kiedy mój chłopak się ze mną umawiał i mnie olewał. I wcale tego nie odczuwałam jako drobne. To było okropne, to było znęcanie się psychiczne. W tym jednym geście nie przyjścia na spotkanie i nie odezwania się, w tym jednym geście nie odbierania telefonów jest tak naprawdę ogrom znaczeń. I ty to sobie zanalizuj. Jakie tam się kryją znaczenia? Mam cię w dupie. Ty nie jesteś na tyle ważna, żebym ja musiał dotrzymywać danego tobie słowa. Ty nie jesteś dla mnie na tyle atrakcyjna, żebym ja się cieszył na kontakt z tobą. A ty nie jesteś na tyle ważna dla mnie, żebym ja pamiętał, że się na coś umówiliśmy. Ty nie jesteś dla mnie na tyle ciekawa, żebym nie miał ciekawszych zajęć. No, myślę, że można o wiele więcej tutaj wymieniać. To wszystko będzie w podobnym klimacie. I to ty powymieniaj sobie. Ty i każda inna dziewczyna, która ogląda ten film, jeśli oczywiście moja rozmówczyni zgodzi się na upublicznienie tych filmów. Straciłam wątek, bo troszeczkę popadłam w to dawne poczucie upokorzenia, niesprawiedliwości, niezrozumienia tego, co mnie spotyka, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ktoś, kto deklaruje mi miłość, jednak notorycznie nie jest zainteresowany spotkaniami ze mną, które sam ustala. No dzisiaj już wiem, że to jest właśnie po to, żeby pogrążyć mnie w chaosie, w rozpaczy i w tym treningu metodą kija i marchewki. On ma z tego czysty zysk. Ciebie coraz bardziej od niego zależną. Nie jest tak, że człowiek koło 30 jest, ale w ogóle jakikolwiek, że jest tak zagubiony, że się umawia i nie spotyka, bo nie wiem, bo trawi go takie cierpienie, że potrzeba jest twojej miłości, żeby go uleczyć. Nie. On to robi, bo wie, co to z tobą zrobi. Jeśli nawet nie wie tego na poziomie świadomym, takiej logicznej analizy, to on to zrobił już tyle razy innym osobom, że on instynktownie wie, jak zajebiście to działa. Więc on może być głupkiem kompletnym, który nie rozumie, co robi, a mimo wszystko i tak będzie wiedział, co robi. Bo on to robi nie tobie pierwszej i bo to się zawsze sprawdza i on nawet nie, może nie rozumieć, nie znać psychologii, nie wiedzieć, dlaczego to działa. Odnoszę się tutaj do zasady nieregularnych wzmocnień, czy też niewystarczających wzmocnień, o których mówiłam w poprzednich filmach do ciebie skierowanych. On po prostu tak życiowo, praktycznie widzi, wie, jak to zadziałało na innych. Co więcej, on sobie buduje swoją chujową, zjebaną, narcystyczną samoocenę, bo on na pewno ma też odchył narcystyczny, skoro tak cię traktuje. Pokazując sobie samemu, że on cię może traktować jak śmiecia, a ty nadal się do niego przyczołgujesz, prosząc go o uwagę i miłość. On się dowartościowuje.
twoim kosztem. On cię po to poniża, żeby się poczuć kurwa kimś. Bo on wie, że jest nikim. A im większe będzie twoje poczucie poniżenia, tym bardziej ty się dalej dasz poniżać i niszczyć. To jest normalna technika prania mózgu. Nic wyjątkowego. To spotyka każdą osobę w toksycznym związku. To olewactwo. Czy to olewanie spotkań, czy to nieodbieranie telefonów, czy karanie milczeniem, czy niedotrzymywanie umów, przyrzeczeń, obietnic. Zawsze o to samo chodzi. O to, żeby ci pokazać, że ty nie jesteś osobą wartą, godną tego, żeby dotrzymać danego ci słowa. I teraz zobacz, co ty dalej sobie sama robisz. On ci to pokazuje, a ty mimo wszystko do niego ciągniesz. Ty nie jemu, kurwa, robisz teraz coś na mózg, tylko sobie. Ty sobie pokazujesz, że ty faktycznie jesteś osobą, wobec której szacunek nie jest obowiązkowy. Ty sama siebie w tym deprecjonujesz i to jest geniusz jego metody. Bo on tylko puszcza coś, tak? Umawia się z tobą i się nie odzywa. I on dalej nic nie musi robić. Całą resztę krzywdy ty robisz sobie sama. Ponieważ najbardziej działamy na swój mózg, robiąc pewne rzeczy. Był taki eksperyment na jednym z amerykańskich uniwersytetów. O tym można przeczytać w książce Eliota Ronsona. Dziękuję bardzo. Serce i umysł, psychologia społeczna. Mama mi schody psuje. Mamy, chodź do mamy! Meme! Meme! Mama cię woła! Meme! Ja czy masz urojenia? Chcesz pokazać, że jesteś ważna i przydatna? Czy masz urojenia? To jest zaburzenie histrioniczne u psów. To jest zaburzenie histrioniczne u psów. Ja jest naprawdę totalnie po prostu histrioniczna. A jestem święta, że to wytrzymuję. Meme! Nie jesteś tatu schodów! Musisz zobaczyć, jak ten kopytnie. A, bo on ci poszedł pomagać, wiesz o tym? No. Bo to jest męskie. I chcę zamienić białe patyki miejscami z ciemnymi, bo mi się nie podoba. A to ciekawe, jaki on tam, bo... Tak bierze, tak. Robert układa kołki w schodkach. W binarne przekazy. A meme... Cześć, meme. A meme mu próbuje zamieniać te patyki. Ciekawe, co tam jest. Jakieś pewnie czarna magia, tak? Niech was chuj szczeli na przykład. Dobra. Było o haku na mózg. Cała ta seria jest o haku na mózg. Cały ten kanał jest o hakach na mózg. Ale dobra. Było meme. W dupy się popcie wracało. No trochę. No trochę powracało trochę. Że jeśli ty się zgodzisz na poniżenie, to dalej to już leci i to ty sam sobie robisz krzywdę. Ponieważ zaczynasz siebie postrzegać jako osobę, którą można poniżać. Aha, i eksperyment, o którym mówiłam, na jednej z amerykańskich uczelni, wzięli studentów, którzy jarają jointy i którzy nie jarają jointów. I kazali im wygłosić wykłady na temat szkodliwości jarania. I to ileś miesięcy po tych wykładach, tak oni się musieli przygotować do tych wykładów, potem je wygłosić publicznie. Znowu zrobili im te badania, czy oni jarają te jointy, czy nie. Znaczy pytania, tak, w sensie badania naukowego, tam nikt nikogo nie próbował pociągać do odpowiedzialności karnej. No i się okazało, że w grupie palaczy, którzy wygłosili wykład publicznie, znacznie spadła ilość czynnie palących. Jaki mechanizm psychologiczny za to odpowiada? Ano to, że my dążymy do składności w sobie, do zgodności w sobie, do integracji w sobie, w związku z czym nie chcemy mieć dysonansów. Dysonans w przypadku tych osób z eksperymentu polegałby na tym, że opowiadam... Kurde, że jointy szkodzą, a jaram.
Muszę to jakoś rozwiązać. Czy jestem głupi, czy co? Czy jointy nie szkodzą? No i różnie można wyjść, tak? W ten albo w ten sposób, albo w jeszcze jakiś inny. Część osób wyszła w ten sposób, że przestała je jarać. I tak samo jest w tym przypadku. Jesteś... Niby o sobie dobrze myślisz, ale widzisz, że czyn, jakiego dokonujesz, świadczy o tym, że można cię poniżać. To jest czyn. To jest coś więcej niż słowo i coś więcej niż myśl. To jest materializacja czynu. Materializacja myśli. Materializacja słów. To jest akt. No i jeśli ty się na to zgadzasz, to rozpracowujesz ten dysonans, dokładając sobie kolejnych opinii na swój temat. One mogą być podświadome. Jestem głupia. Jestem marna. Nie zasługuję na szacunek. Kurwa, nikt mnie nie szanuje. Ej, jestem jakąś zjebką. I tak dalej. Zaczyna się proces obniżania twojej samooceny. Samooceny. Bo to ty robisz ten proces. Ten chuj leniwy nie zrobił zbyt wiele. On po prostu się z tobą umówił i się nie pojawił. Całą resztę roboty odwalasz ty za niego. Jako jego własność. Jego niewolnik umysłowy. Ty sama się deprecjonujesz. Przez to właśnie, że te małe rzeczy łykasz. Pozwalasz sobie na drobne chamstwa z jego strony. I poziom tych chamstw będzie rósł razem ze spadkiem twojej samooceny, którego ty sama dokonasz. Ty dokonasz mordu na sobie. Chyba, że zupełnie świadomie podejdziesz do tego, co on ci robi i wyciągniesz z tego od razu naukę. I teraz, jak tak sobie gadamy, to jest nawet możliwe. Chciałam czytać dalej, ale właśnie. A propos obniżania swojej samooceny. Dużo w tym liście znalazłam fragmentów mówiących o tobie źle. Fragmentów, w których ty mówisz o sobie źle. Jestem kretynką, jestem głupia, jestem nienormalna. O tym, że nie jesteś i że jesteś w bardzo typowej sytuacji, już mówiłam. Teraz skupię się na tym, że to jest zbrodnia na samym sobie. To jest wbrew miłości do samego sobie, siebie. To jest gigantyczne szkodzenie sobie. W psychologii to się nazywa samospełniającym się proroctwem. Mhm. Czyli jeżeli będziesz nieustannie powtarzać sobie, że jesteś głupia, że jesteś kretynką, to tak się prędzej czy później stanie. Mhm. Ponieważ twoje wewnętrzne ja, zgodnie z tym, co Ania mówiła, żeby nie było tego dysonansu, zacznie się zmieniać. Mhm. Żebyś ty miała rację wobec siebie. Mhm. Stąd właśnie przekonanie między innymi, że osoby, które kłamią, te, które naprawdę dobrze kłamią, to są osoby, które wierzą w swoje kłamstwa. Mhm. Dokładnie tak. Mózg to jest coś, z czym można zrobić wszystko. Boski tutaj jest masa najbardziej plastyczna ze wszystkich. Można go zajebiście zdegenerować, można go zajebiście zhakować. I teraz się znowu odwołam do symboliki. Ona może być magiczna albo religijna. Słowo. Na początku było słowo, tak? Logos, którym się ostatnio Robert niezwykle jara. Och, uwielbiam. Słowo, mądrość. Zwał jak zwał. To jest też w fizyce po prostu. Myśl jest już jakąś tam energią, tak? Jest jakimś impulsem nerwowym, jest jakimś ładunkiem prądu. Myśl wyrażona w słowie to jest myśl w jakiś już sposób zmaterializowana, ponieważ użyliśmy do tego albo swojego aparatu paszczowego, albo napisaliśmy to. Jest to bliżej realizacji niż myśl. Słowo wyrażone
jako wola przeradza się w czyn. Słowo ciałem się stało, ale też rzuciłem zaklęcie. Ale też energia, energia, energia bardzo skupiona staje się w końcu materią. Tak jest w fizyce, tak? Czyli pamiętaj. Proces od myśli do zaistnienia rzeczywistości przebiega w oparciu o twoją wolę, o twoje czyny. Możesz stworzyć każde piekło, o którym pomyślisz, dlatego że podejmujesz kolejne etapy, a więc materializujesz te popierdolone rzeczy. Sprawiasz, że one stają się ciałem. Możesz to odwrócić, możesz to zatrzymać. Jeśli wiesz, jaka jest mechanika. Ale im bardziej się w to zagłębisz, tym trudniej będzie ci z tego wyjść. Dokładnie. Ponieważ twój mózg, żeby coś stało się taką stabilizacją i prawdą, tworzy sobie połączenia neuronowe, ułatwiając ci w ten sposób odbieranie rzeczywistości, dekodowanie rzeczywistości dokładnie w taki sposób, jaki chcesz ją odbierać. Mm-hmm. Jeżeli twój czy też jaki został wytrenowany. To mm-hmm. znaczy, jeśli będziesz się zgadzała na poniżanie cię, to twój mózg po prostu zacznie postrzegać rzeczywistość w specyficzny sposób. Zacznie na przykład ciebie jakby przyzwyczajać do tego. Przestaniesz już odbierać to już tak silnie. Mm-hmm. Przestaniesz to widzieć jako chamstwo. Jako upokorzenie, mhm. jako wstyd, to zacznie maleć, ponieważ mózg, widząc, że nieustannie w tym brniesz, stworzy ci takie połączenie neuronowe, które przestanie cię już tak bardzo dotykać. Nie będzie alarmu już w mózgu. I dokładnie, nie będzie alarmu w mózgu, czyli ty już przestaniesz dostrzegać tą rzeczywistość jako zagrażającą tobie. Mhm. Stanie się twoją codziennością. Jest taki fajny, fajny bonmot, jakiś zenowy, żeby uważać na swoje myśli, bo stają się... Memy głaskam po głowie. Bo stają się, nie pamiętam dokładnie, ale twoją rzeczywistością, tak? Żeby uważać na swoje słowa, bo stają się twoim przeznaczeniem, żeby uważać na swoje przeznaczenie, bo stanie się twoją codziennością. Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie wrzucę to, jak to znajdę. I tak każdy z nas jest w tym sensie kowalem swojego losu, panem swojego losu, jest Bogiem w swoim życiu. Że kurwa, każdy hak, który sobie założy na mózg, może zrealizować w rzeczywistości. I w którymś momencie to się stanie jego rzeczywistością. Nastąpi samospełniające się proroctwo, o którym też możecie przeczytać Warrensona. W słowach jesteś kowalem swojego losu też jest samospełniające się proroctwo, ponieważ los nie jest czymś z góry ustalonym. Mhm. Kowal, kując miecz, cały czas uderza w niego młotem, nadając mu kształt. Tak samo wy nadajecie kształt swojemu losowi. Czyli moment, w którym uświadamiacie sobie, że los jest taki, a nie inny, jest momentem, w którym musicie zrozumieć, że długo na niego pracowaliście. Jak to się odbywa? Ciacho, wchodzisz w związek toksyczny, tak? I toksyk obniża twoje samopoczucie, obniża twoją samoocenę, zabiera ci kupę energii, więc robisz się brzydsza, bardziej tępa, zaczynasz mieć depresję, zaczynasz mieć nerwice, ty przestajesz być atrakcyjna. I co się okazuje? Że przestajesz rozwijać swoją karierę. Przestajesz rozwijać swoje kontakty społeczne. Po pewnym czasie ty jesteś brzydka i głupia. Naprawdę. A wtedy to już chcą cię tylko patole. I w ten sposób stajesz się kowalem swojego losu.
Stwierdziłam, że choćbym nie wiem jak chciała z nim być, przyjaźnić się, cokolwiek, nie wytrzymam tej huśtawki nastroju. No i zajebiście, bo to jest chore. W sensie to jest, tak, to jest border. Ta huśtawka nastroju to jest jego border, który on ci serwuje. I pranie mózgu, które ci robi. Pranie mózgu się robi właśnie na huśtawkach. Na przykład syndromem sztokholmskim, tak? I właśnie tutaj jest problem. Ja sobie obiecuję, że to koniec, a później błędne koło od nowa i od nowa. Tu nie ma właśnie... nie ma twojej konsekwencji. Piszesz, że nie wytrzymam tej huśtawki nastroju, co jest wyraźnym oznakiem, że coś jest nie tak. Nie wytrzymam oznacza, że ci to nie pasuje, nie odpowiada. Kochasz go, ale ci nie odpowiada to, co się dzieje. A później piszesz, że zapętlasz się. Czyli zaprzeczasz temu, jakie sygnały dostajesz. I dokładnie w tym możesz zobaczyć o czym mówiliśmy, czyli jesteś kowalem swojego losu. Jeżeli nadal będziesz ignorować tych sygnałów, że nie wytrzymasz tego, że nie chcesz już tak dalej, jeżeli masz ochotę to skończyć, a mimo to wracasz, to prędzej czy później ten alarm w twojej głowie zniknie. Już będzie tylko od nowa i od nowa, od nowa i od nowa. Ale nie chcemy być osobami, które ci pierdolą to, co wszyscy, i o tym też piszesz, że oczywiście ludzie mają dobre rady na to. Ty potrzebujesz tej wiedzy, że jeśli to będzie trwało w nieskończoność, to tak się właśnie stanie, tak? Ale na razie jest coś, co cię trzyma. I to coś musisz rozpoznać w sobie, zdefiniować, poznać, przytulić do siebie. Przytulić do siebie to znaczy przede wszystkim zacząć sobie współczuć. A ja widzę... Z powodu tego, że to w tobie powstało. Rozgryźć, kiedy to powstało i kto to zrobił. Najlepiej skonfrontować się z tym kimś. Powiedzieć, mamo, tato, to, że robiłeś to, to, to i to sprawiło, że ja zaczęłam czuć się tak, tak i tak. W którymś momencie zaczęłam siebie postrzegać jako osobę taką, taką i taką. To doprowadziło do tego, że szukam miłości w śmietniku. Jesteś winna. Ale jesteś winna dlatego, że tobie ktoś też to zrobił. Wybaczam ci to, ale wiedz, że to, co mi sprzedałeś, nie było właściwe. Nie chodzi o to, żeby nienawidzić rodziców, ale jest taki etap, że będziesz ich. Najpierw, jak się dogrzebiesz do tego, w jaki sposób to powstało, poczujesz nienawiść. Poczuj ją. Pozwól jej wybrzmieć. Poczujesz złość, wkurw. Nie wiem, jaka jesteś dokładnie. Może będziesz chciała wytrzaskać po ryjach, może będziesz chciała z nimi zerwać kontakt. Jeśli to będzie tylko etap, to jest okej. Okay. Ja nie mówię, że wszyscy rodzice zasługują na to, żeby z nimi utrzymywać kontakty. Nie, z niektórymi należy zerwać. Natomiast nie należy ich zrywać z nienawiści. A tylko i wyłącznie z obojętności, bo ci taki ktoś na chuj jest w życiu potrzebny. Musisz więc rozgryźć to uczucie, które cię trzyma przy tym facecie. I nie musisz się gwałcić tym, że ty już musisz z nim zerwać. Bo skoro wracasz od nowa i od nowa, to znaczy, że tam jest jeszcze bardzo dużo wiedzy dla ciebie, o tobie i o świecie. I grzeb w tym. Grzeb sobie. Bo jak teraz nie wygrzebiesz, to będziesz grzebał w następnym związku. Nie ma w tym nic złego. Nie czuj się jak kretynka. Czuj się jak odkrywca, bo ty odkrywasz najważniejszą rzecz w życiu. Swojego animusa i swoją animę. Piszesz, że ktoś mógłby ci doradzić, żebyś znalazła sobie zajęcia, to masz całe mnóstwo zajęć. To jest z dupy rada zupełnie. Bo właśnie tu nie chodzi o to, żeby odwrócić swoją uwagę, chociaż to w pewien sposób pomaga, ale
ale w małym stopniu. Tylko chodzi o to, żeby siebie rozpoznać i żeby siebie zrozumieć. Żebyś wyniosła z tej znajomości wszystko, co wszechświat ci w tej znajomości zaoferował. Bo tam jest ogromna prawda o tobie w tym związku. O krzywdach, które cię spotkały. O bólu, który czujesz. I ty to wszystko musisz odkryć, opłakać i przytulić do siebie w tym sensie, że to zintegrować. To znaczy zrozumieć, że na przykład jesteś osobą, która nie dostała miłości w dzieciństwie. I to oznacza to, to i to. Musisz odkryć cały wachlarz tego, czego ci kurwa nie dali ci, co ci to byli winni, bo cię sprowadzili na ten świat. A wtedy odkryjesz, czego szukasz. Mhm. I czego... Co generalnie możesz sobie sama dać, albo po prostu przez samą świadomość przestaniesz czuć już tą potrzebę. Mhm. To jest jak przytulanie swojego dziecka właśnie. Dokładnie. Czyli siebie w środku. Mhm. Ponieważ nikt tego nie zrobił w twoim dzieciństwie i wciąż nikt nie chce tego robić. A możesz sama to zrobić, ponieważ masz już, jesteś już w takim wieku, świadomym wieku, że możesz sama to zrobić. Bo możesz decydować o tym, jak wygląda twoje życie. Już nie jesteś dzieckiem i nie jesteś zależna od nikogo. Mhm. Teraz już jesteś w takim wieku, że decydujesz o tym, co robisz, co chcesz robić. Nie musisz nikogo słuchać. I będzie coraz lepiej. Mhm. No prawda. Natomiast ja ci sprzedam hak na to, jak się wyzwolić z takiego związku. Weź tego typa gdzieś, gdzie on ci narobi wstydu. Studiujesz? Weź go na spotkanie ze znajomymi ze studiów. Nie wiem, wyjdźcie razem do galerii. Ja to zrobiłam kiedyś. Wprowadź go w swoje komnaty. Tak, wprowadź go w swoje komnaty i niech on tam po prostu na nie się gnoju. Ja to zrobiłam kiedyś, że swojego zjebańca zabrałam do galerii razem z moimi znajomymi ze studiów. Reakcje moich koleżanek niezwykle mi pomogły. Bo ja zaczęłam... Wiesz, ja na tych studiach kwitłam, tak? Czułam się świetnie. No oczywiście jak sam sobie opłakałam pierwszy miesiąc trudności adaptacyjnych. Czułam się kimś, czułam się fajna, wartościowa, mądra. Moja prawdziwa wartość była dostrzegana przez jakichś tam moich znajomych z grupy. I nagle przeprowadzam zjeba po prostu z słomą w butach, chama, zaniedbanego, buca, mądrale. I on mi kurwa narobił takiego obciachu, że on mnie zaczął uwierać jak groch w łóżku księżniczki na zianku grochu. I zabierałam go w różne miejsca, na różne imprezy, w różne miejsca, w których świetnie się czułam i w których się realizowałam. I on mi coraz bardziej ciążył, jak wór kartofli. I doszło po prostu do tego, wypracowało się we mnie uczucie, ojeju memie, ojeju memie, chodź tu memie. Jezus Maria. No, zakrztusił się po prostu jedzeniu. Ja nie wiem, jak mu pomóc. Musi się zakrztusić. Może go trzeba klepać? Dobra, sobie radę. W ogóle nie wiem, czy w ogóle klepanie pomaga. Nie wiem, ludziom to jakoś pomaga. Nie wiem, jak z barankiem. O Jezu, dobrze. I co zrobił? Wypróżnił się. Mama się zaczął dusić, więc się sikał i skupkał. I
Ty się po prostu rozwijaj i pozwól sobie czuć ciężar tej kuli u nogi. Któregoś dnia poczujesz po prostu, że ta kula ci już tylko przeszkadza i będziesz wolna. Wyciągniesz z tego związku maksimum nauki o sobie, wszystko, co on ci miał dać od wszechświata. I uwolnisz się w sposób prawie że bezbolesny. Jasne, że ty dopóki z nim będziesz, to jakoś będziesz cierpiała, to po pierwsze. Po drugie, obciach, którego on ci narobi, też nie jest przyjemny. Ale jest niezwykle skuteczny i polecam to jako haka na haki na mózgu zajebistego. Co jest siłą twojego toksyka? Te samotne noce przegadane. W odcięciu od świata. Nie masz porównania, nie masz kontrastu. Jest tylko on i czarne tło nocy. I on może odbijać to, co ty mówisz. Może ci dać fajny seks. I ty jesteś ugotowana. Wyciągnij go w rzeczywistość. A zobaczysz po prostu, jaka ty kurwa jesteś zażenowana. Jak po prostu ty będziesz się modliła, żeby on się nie odzywał. Żeby on nie pokazał otoczeniu, jakim jest. I to jest po prostu zajebisty sposób. Wyciśnij z tego związku maksimum. Nie uciekaj przed tym związkiem. Tylko wręcz odwrotnie. Wyciśnij z głębką. Jadzia! Utaplaj się w tym gównie dotąd, aż będziesz miała dość. Bo jak nie będziesz miała dość i odejdziesz, to zaraz sobie znajdziesz następne. I nie bój się jeszcze jednej rzeczy. Po tym zjebie prawdopodobnie wejdziesz w kolejny toksyczny związek. A nawet jeśli on nie będzie jakiś bardzo toksyczny, to bardzo możliwe, że któryś jeszcze z twoich przyszłych związków będzie toksyczny. Ale jeśli z tego związku wyciągniesz maks, to już do tego gówna nie wrócisz. Tylko będziesz na kolejnym schodku do wolności, do integracji, do ogarnięcia i do prawdziwej miłości. Na bazie tego, co teraz zdobędziesz, stworzysz kolejny związek, który się nie będzie nadawał. Który będzie zły, będzie toksyczny. Ale on cię nauczy kolejnych rzeczy o tobie. I tak sobie wałkuj zjebów tylu, ilu będziesz potrzebowała. Ja potrzebowałam 7 zjebów. A pomiędzy nimi jeszcze było ze 2 fajnych chłopaków. Z którym byłam, bo po prostu ja nie wiedziałam... Nie dotarłam jeszcze do siebie, w związku z czym wpakowałam... Nie, miałam też związki dobre, ale takie nie na całe życie, tak? Ale ogólnie w moim życiu było 7 zjebańców. I jakby każdy był dla mnie nauką o jakimś innym obszarze moich emocjonalnych braków. Był dla mnie inną nauką o tym, czego chcę, czego nie chcę. Jasne, że każdy z nich pokazał mi coś, czego ja też chcę, tak? Tyle, że to nie było szczególnie prawdziwe. Ale nauczyłam się na nich, co mi się w facetach podoba, a co nie. Także eksploatuj wszystko, co ci daje świat. I pamiętaj, poczytaj sobie Bettelheima. Bettelheima cudowne i pożyteczne. Poczytaj sobie blog Biegnąc z wilkami. Poczytaj sobie blog Bez ego. Przeczytaj książkę Biegnąca z wilkami. Później sięgnij po pracę Junga. I zacznij patrzeć na wszystko jak na prezent. A na swoją sytuację życiową popatrz tak. Jesteś bohaterką baśni. Każdy bohater baśni musi wejść w ciemny las.
tym jest ten związek, nie z twoim mrokiem, twoją ciemną stroną, twoją trudną historią. To w mroku kształtuje się światło. To w mroku kształtuje się dorosłość. Dzieciństwo to jest kraina, w której nie ma mroku. Dorosłość to jest hektolitr gówna. Musisz przejść przez ciemny las, jeśli chcesz być prawdziwym człowiekiem. Dlatego, że ciemny las i tak się o ciebie upomni, i tak. Czyli ty albo przez niego przejdziesz, albo nim będziesz. Twój Kolo nie przechodzi przez ciemny las, on nim jest. On jest borderem i alkoholikiem. On jest czystym, ciemnym lasem. On nie wie, kurwa, gdzie jest człowiek, a gdzie jego los. Gdzie jest człowiek, a gdzie są jego emocje. Gdzie jest człowiek, a gdzie są maski. On cały jest chaosem. A ty masz przez to przejść, żeby odnaleźć siebie, tak jak każdy bohater każdej baśni. Po to się spotyka z czarownicą, ze smokiem, po to wszystko traci, po to lizie przez ten las, po to Hiob biblijny wszystko stracił, żeby odnaleźć siebie. I z tobą nie dzieje się nic złego, nic nienormalnego. Ty po prostu dostałaś zadanie rozwojowe. Zadanie rozwojowe, którego jesteś godna. A więc zadanie pokonania demonów swojego dzieciństwa. Każdy z nas je dostaje, ale nie każdy postanawia coś z tym zrobić. Większość po prostu przyjmuje ciemny las jako jedyne realia, jako siebie w ogóle. Chuj wie co, w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Żyjmy byle jak, kurwa, i oby to się skończyło. I żeby mieć jakieś pieniądze i zachowywać pozory i kurwa ogólnie udawać przed innymi, a najlepiej to sobie samemu mówić, że to jest właśnie szczęście. Tak żyje większość. Ale skoro ty już szukasz pomocy i między innymi skierowałaś się do mnie, a szukasz jej na własną rękę, nie uwieszasz się na mnie, to znaczy, że ty jesteś osobą godną przeżycia baśni, czyli przejścia przez ciemny las. Bo ty dostałaś zadanie rozwojowe i pytasz, co ja mam kurwa zrobić, żeby to rozwiązać. Ano po prostu to przeżyj. Zgłęb to na maksa. A nagroda, jaką dostaniesz, będzie ogromna. To będzie wolność. To będzie wiedza o tym, kim jesteś. To będzie prawdziwość i autentyczność. To będzie integracja. Integracja tego, co tobie jasne i ciemne. Twojego bólu i twojego szczęścia. Ponieważ tak jak możesz sobie obejrzeć, czy w tym filmie o Bettelheimie, czy o tym, że integracja jest naszym zadaniem kwantowym, rozwojowym. Każdy z nas dostaje od świata, wszechświata, tylko to, co jest w stanie udźwignąć. Jadzia, czy ty się nie możesz bawić normalnie, tylko jakieś patolstwo? Jadzia, chodź. Wszechświat, czy jak kto woli, Bóg. Ja mówię wszechświat. Bo nie widzę tej siły jako typa, nie widzę tej siły jako intencjonalnego typa i nie szukam tatusia, więc mówię wszechświat. On nam nie daje więcej niż udźwigniemy. On nam daje nie tylko tyle, ile udźwigniemy, ale też to, czego potrzebujemy. I ty potrzebujesz tego związku po to, żeby odnaleźć siebie. To, co się z tobą dzieje, jest dobre. Cierpisz teraz, niestety, ale życie, świadomość, integracja, bycie człowiekiem zawiera również cierpienie. Zawiera zgodę na stratę. Ty na razie... Meme, ja nie jestem drużyną futbolową. Kurwa, no ja się nie chcę tak bawić. Ej!
W momencie, w którym ty dojdziesz już do prawdziwej integracji w sobie, meme! Chodź do środka. I tak jest zimno. Ale już kończę ten film nagrywać, tylko ten pojeb mnie po prostu zaczął drapać i bodziać. Meme! Walnij go, kapcian. Zauważyłeś chociaż? Jak się cofnę. Dziękuję. Kapeć, to jest magiczna broń na baranki. A, i żeby nie było, że się znęcam nad meme. Meme mi właśnie napierdolił rogami, bo uważa, że to jest fajne, fajna zabawa dla baranków, tylko że ja nie jestem barankiem, a jego po prostu prygnęłam kapciem. W ramach obrony koniecznej. Przepraszam, baranki napierdalają się do krwi. No, mógł mnie napierdolić do krwi. Więc musiałam bardzo miło go potraktowaliśmy, kapcie. To było najprzyjemniejsze bodnięcie w życiu. Wyglądam na całkiem zadowolonego. No. Z feedbacku. Dobra, już kończę, bo już mogę skończyć. Chyba. Prawdziwa wartość się rodzi w cierpieniu. W bólu się rodzi człowiek. I fizjologicznie u podstaw i psychologicznie rodzimy się w bólach. Fajnie, że swój ból postanowiłaś wykorzystać do urodzenia się, a więc i do śmierci ciebie starej, ciebie dawnej. Prawdopodobnie ty w sobie teraz nie masz zgody na koniec. Rozstałeś się, koniec jest zawsze początkiem. Tych filmów mam więcej niż jeden. Ja 7 lat trenowałam zgodę na śmierć. Zaczęło się od śmierci mojej mamy, co mnie kompletnie przerosło. Ilość strat, które później zaliczyłam, była przeogromna. I dopiero niedawno zaczęłam mieć sobie na to jakąś zgodę. To jest proces. Będzie ciężko, ale warto. Pozdrawiam.